zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, 20 lat po 11 września Taliban jest w dużo lepszej pozycji niż był 20 lat temu, kiedy Ameryka przyszła no, zemścić się za ten atak, no i naprawić Afganistan. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, pojechała Ameryka, żeby naprawić Afganistan, żeby tam ludzie zaczęli żyć normalnie, no i teraz opuściła w 12 godzin. No, większość ludzi to zwariowała po prostu, no, ten cały, ten ostatni, Ameryka ostatnich 40 lat, no, to nie jest normalna Ameryka. W Kabulu w czerwcu wywieszali sześciokolorowe flagi, a teraz tam są z gliszcza. Cały te lotnisko, które Amerykanie mieli, żeby tam pomagać Afgańczykom, no to samego sprzętu zostawili za $80 miliardów. No i Taliban to wszystko przyjął, także sobie poczekali 20 lat, dużo nie potrzebowali walczyć. Wystarczyło, żeby Amerykanie wybrali nienormalnego Joe Bidena na prezydenta. No i mamy to, co mamy. I teraz ataki terrorystyczne mogą być jeszcze większe, no bo Bin Laden, no to on tam miał parę milionów dolarów, no i wykorzystał te parę milionów dolarów, żeby zorganizować cały ten atak na Amerykę. A teraz wygląda na to, że Taliban będzie miał dostęp do setek miliardów, do nieprawdopodobnych pieniędzy. No skąd oni mają mieć? Ogólnie Taliban, pomimo tych 20 lat pobytu amerykańskich sił zbrojnych tam i pomimo tego oficjalnego rządu państwowego, no to Taliban był w stanie wyprodukować nawet do $1,5 miliarda rocznie. Skąd? No z kopalni między innymi, z produkcji narkotyków, z przesyłania tych narkotyków, no i opodatkowywania. Taliban opodatkowywał nieoficjalnie cały ten Afganistan, pomimo że tam byli ci oficjalni urzędnicy. No i to wszystko zniknęło. No i teraz jest pytanie, co dalej z Talibanem? No bo to jest mało prawdopodobne, żeby państwo się tam utrzymało. Tam nie ma ekonomii, tam pieniędzy nie ma. Banki są pozamykane. Biden powiedział 3 tygodnie temu, Biden powiedział w ten sposób, że co Ameryka ma do Afganistanu. No i jedyne, co Ameryka powinna zrobić, no to zapobiec atakom terrorystycznym w Ameryce, no bo on robił ten punkt odniesienia właśnie do ataku na Nowy Jork, na te dwie wieże. No a teraz mamy atak, 13 żołnierzy zginęło, prawie 200 osób cywilnych Afgańczyków zginęło. No i Taliban i Al-Kaida i ISIS w zasadzie z powrotem są przy władzy. Co państwo amerykańskie może zrobić, co prezydent, co kongres może zrobić? Taliban był pod sankcjami amerykańskimi przez całe lata, ale teraz ta ich nowa kontrola tych instytucji rządowych, kontrola wszystkich tych źródeł dochodu narodowego, no to jest już w ich rękach, całe te bogactwo, cała infrastruktura, to wszystko się no jest w ich rękach. Banki centralne, ministerstwa i wszelakiego rodzaju agencje rządowe, no to są ich pod ich kontrolą. No i teraz Ameryka musi zrobić jakieś sankcje, żeby Taliban nie wydawał tych pieniędzy przeciwko Ameryce. W 2020 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych właśnie ostrzegała, że Taliban robi ciężkie pieniądze. No i właśnie stamtąd pochodzi to, że ponad $1,5 miliarda i dzisiaj kontrolują cały kraj, cały ten teren. A Al-Kaida, no to jest
muzułmańska organizacja, międzynarodowa organizacja terrorystyczna, podobnie jak i ISIS. Taliban zwalcza trochę ten ISIS, też jest przeciwko Al-Kaidzie, no ale oni wszyscy współpracują. Oni jadą na tym samym wózku. Także, że jeżeli Taliban miałby pieniądze, no to i Al-Kaida będzie miała pieniądze. No i przy okazji ISIS zarobi jakieś pieniądze. Wygląda na to, że ich działania zaczynają rosnąć. Część było teraz, lotnisko, te główne lotnisko w Kabulu było ostrzelane ze sprzętu, który Amerykanie zostawili. Nie popodpalali, nie powyrzucali, nie zniszczyli tego sprzętu. No i te rakiety były używane do ostrzeliwania lotniska. No tam jest jeszcze jakiś, był jeszcze jakiś sprzęt amerykański, taki tarczę ochronną był w stanie użyć, no i to im się nie udało. Prawo amerykańskie, międzynarodowe prawo amerykańskie, no jakoś tam reguluje te przepisy na temat prania pieniędzy. No i to się dużo zmieniło. To się zmieniło od 11 września. Są najróżniejsze sankcje amerykańskie, które w zasadzie mają na celu wszelakiego rodzaju kraje terrorystyczne, czyli jak Iran, Syria, czy Północna Korea, także to wszystko się odbywa. Washington też musi się w zasadzie zastanowić, co robić z Talibanem, żeby ich jakoś odizolować, odseparować od tego, od tych sojuszników terrorystycznych. No i to, żeby normalni Afgańczycy byli w stanie jakoś rządzić, no bo jednak to nie może być, żeby kraj był rządzony przez partię czy grupę terrorystyczną. No to oni, to ci partyzanci po prostu nic nie zrobią dobrego ani dla świata, ani dla swoich pobratyńców. Jeżeli się zadeklaruje, jeżeli Ameryka by zadeklarowała, no prezydent by musiał zadeklarować, no ale on to raczej chyba nie zadeklaruje, ale powinny być jakieś takie daleko idące restrykcje przeciwko handlowi i to by spowodowało to, że również jeżeli Taliban byłby uznany za organizację terrorystyczną i nielegalną, no to w świetle prawa również obywatele amerykańscy mogliby dochodzić jakichś swoich praw w sądach i mogliby położyć łapę na pieniądzach należących do Talibanu. No ale to Taliban musiałby być uznany za międzynarodową grupę terrorystyczną. No oni są pod sankcjami Departamentu Stanu, pod sankcjami Departamentu Ministerstwa Skarbu. To wszystko to się dzieje. No ale to też by zmusiło to, że wszyscy współpracujący, tak jak Chińczycy teraz patrzą się na to, żeby położyć łapę na tych kopalniach, które i tak do tej pory były wykorzystywane przez Taliban, ale Chiny tam starają się wciągnąć. No nie są tak nieprzyjazne do talibów, jak są nieprzyjaźni do swoich chińskich muzułmanów, Ujgurków z tego południowego zachodu Chin. Biden powinien dać jakieś sankcje dla tych wszystkich urzędników, polityków, tych, co przemycają te narkotyki, co prowadzą te kopalnie metali rzadkich. Ministerstwo Skarbu powinno jakiś też mieć program na to, żeby banki się za to wzięły. Administracja Bidena powinna również zrobić coś takiego, żeby obciąć finansowanie. No, na dzień dzisiejszy w Ameryce jest około 7 miliardów dolarów rządu afgańskiego, no tego poprzedniego. Jest prawie 1,5 miliarda
dolarów w złocie, w tych rezerwach. No i dziwnie by będzie, jeżeli Biden by oddał te pieniądze Talibanowi, co jest wszystko możliwe, no bo tak jak pieniądze zostały oddane do Iranu, pieniądze Szacha, z tego okresu Szacha, no to zostały oddane za Obamy, to zostały oddane tam prawie trylion dolarów i to wszystko w beczkach ze złotem i z dolarami poleciało dwoma prywatnymi samolotami. Także to trzeba by było zablokować. Też trzeba by było zablokować trochę finanse z Międzynarodowego Funduszu Monetarnego, no bo Fundusz Monetarny, zanim Taliban opanował, no to w ramach pomocy z COVID-19, tej całej paniki 19, to Międzynarodowy Bank Światowy to planował wysłać tam kilkaset milionów dolarów nawet w tym miesiącu, no ale Europejczycy, Amerykanie się nie zgodzili, no i to zostało zablokowane. Cały ten międzynarodowy fundusz monetarny nie powinien do tego doprowadzić, żeby Talibańczycy dostali jakiekolwiek pieniądze. Pomimo wszystko coś chyba się będzie działo. Bank Międzynarodowy, no to zablokował. 2 miliardy funduszy tam na ten rozwój zablokował. Także coś się dzieje. No Biden musi coś działać szybko, no ale czy będzie działał? Przypuszczalnie chyba nie będzie działał. To wszystko co on dotyka, to jest po prostu jeden wielki wstyd. No ale kongres przypuszczalnie może działać, no ale kongres też należy do partii demokratów. Także jedyne, co pozostaje, no to jeszcze czekać 14 miesięcy na wybory międzyprezydenckie, no i trzeba czekać na wybory prezydenckie w 2024. No to się zmieni, co Afgańczycy przeżyją przez te 14 miesięcy, no to będzie tragedia. Na razie tam nie ma prądu, nie ma jedzenia, nie ma pieniędzy. Jest makabra. Sprzęt i rzeczy, które Ameryka zostawiła, po prostu są chyba wykopywane przez Rosję i Chiny i wszystkich tych wrogów Ameryki. No tam zacznie się zjazd nowych rekrutów do ISIS i do Al-Kaidy. No, puszka Pandory. Biden, kretyn, zrobił coś nieprawdopodobnego. No, ale bardzo większość normalnych ludzi rozumiała, że coś takiego się stanie. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często demonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że głosujecie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, tradycja, rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych, głosujcie na ludzi, którzy no, nie są lewakami, patrzy się na wszystko, co się dzieje naokoło. Przekaz dla socjalistów amerykańskich, mówiących po polsku. Widzicie, co Biden zrobił. No jesteście winni, że go wybraliście. Każdy normalny rozumiał, kogo wybieracie. A mimo wszystko wybraliście taką tragedię. Tragedię dla Ameryki, tragedię dla Afganistanu, jeszcze większą tragedię dla żołnierzy, którzy zostali zabici przez Taliban. I teraz macie na rękach ich krew, no i w zasadzie to wszystkie te morderstwa, które Taliban wykonuje na setkach tysięcy Afgańczyków i będzie wykonywał przez następne kilkanaście miesięcy, no to jest na waszych rękach. Zdrowia dla normalnych.